Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu po raz kolejny pokażę, jak ważne jest używanie odpowiednich przyrządów pomiarowych do napraw naszych sprzętów. Tak na szybko, tutaj mamy dwóch bohaterów naszych ostatnich filmów. W tej chwili jakby mamy generator sygnałowy podłączony do Radmora pięciowskaźnikowego, częstotliwość 90 MHz. Jak słychać, ładnie odbiera. Zobaczmy na wskaźniki. Stereo się pali. Prawie wstrojony w zero, ale to jakby w tej chwili nie jest najważniejsze, że może idealnie nie jest. Poprawimy ostrość. Co chciałem pokazać? Chciałem pokazać jedną rzecz. 90 MHz, albo raczej MHz. Radioodbiornik wstrojony w tą częstotliwość, co słychać było na głośnikach. No i przy pomocy oscyloskopu, taką metodą uproszczoną, zobaczymy, czy mamy przesunięcie 10,9 MHz na heterodynie. Ja tu będę zbliżał powoli cewkę zapiętą na końcówce sondy pomiarowej. Widać 10,7 MHz. Co to oznacza? Oznacza to, że z częstotliwością heterodyny jesteśmy idealnie w punkt tego radioodbiornika, czyli że jest szansa na to, że jeśli pozostałe tory są dobrze w płytce PPC zestrojone, to odbiornik będzie miał pełną czułość. Za chwilę pokażę na tym czarnym radioodbiorniku, który jest poniżej, jak komuś udało się nie wstroić w częstotliwość heterodyny. Także za chwilę wracam. I jedziemy dalej. Niestety nie udało mi się ustawić, znaleźć przy tak źle zestrojonej głowicy częstotliwości 90 MHz, bo ona jest po prostu jedną tam z lustrzanych częstotliwości i po prostu poziom sygnału był tak niski, że w ogóle nic nie byłem w stanie, że tak powiem, Wam pokazać. Więc zobaczmy na tym przykładzie, jak w tej chwili to wygląda. Mamy 100 MHz, przesunięcie, przypomnę, jest 10,7. To może zobaczmy, że nawet ten ma problem. No ale załóżmy. Przykręcimy trochę, żeby nam to aż tak nie hałasowało. I sprawdźmy moją metodą oscyloskopową, jaką częstotliwość będzie miała heterodyna. Przypomnę, że powinna mieć 100 plus 10,7, czyli 110,7 MHz, a mamy 89,9,7. Mniej więcej tak to wygląda. Także jak widać, głowica jest fatalnie przestrojona, jeśli można powiedzieć w ogóle, że została przestrojona. Także nawet najprostszy oscyloskop czy miernik częstotliwości, nawet taki kupiony za 50 czy 100 zł, jakich w tej chwili pełno jest na Allegro, pozwoliłby, że tak powiem, uniknąć aż tak dużego błędu, jakim jest wstrojenie się nie w tym zakresie częstotliwości, co trzeba. Po prostu z tego wynika bardzo słaba jakość, powiedzmy, że przestrojenia tej głowicy. Tak jak Wam mówiłem, tutaj jest jakaś domontowana prawdopodobnie jakaś cewka, nie wiem co to jest. O, tutaj. Potem w kolejnym z odcinków mam nadzieję, że uda mi się wytopić te gluty prawdopodobnie z parafiny i pokażę Wam, czy udało się tą głowicę poprawić, naprawić, czy nie. Ale myślę, że niestety trochę czasu, trochę zaparcia i powinno być wszystko ok. Także po raz kolejny zachęcam wszystkich do tego, żeby jednak, jeśli już przestrajają, to żeby choć w minimalną ilość przyrządów pomiarowych się zaopatrzyć. Tak jak mówię, najprostszy miernik częstotliwości, jakiś tam chociażby na Allegro kupiony czy zrobiony samodzielnie, jeśli ktoś ma oscyloskop, może być analogowy. No wiadomo, że musi mieć pasmo przynajmniej 100 MHz i najniższą czułość, jaką się da. Tutaj jak widać, mój oscyloskop przy czułości 10 mV na volt jest w stanie spokojnie pokazać mi częstotliwość heterodyny. Prawdopodobnie jakby dowinąć więcej liczby zwojów na tej mojej pseudo na szybko
wizowanej cewce, na pewno wtedy może by i 20 mV na volt wystarczyło. Jakby to nie chodzi o to, żebym ja tutaj dokładnie Wam coś udowadniał, tylko tak na szybko chciałem pokazać, jak sprawa wygląda, ponieważ tak jak mówię, dzięki moim generatorom i paru innym przyrządom, ja jestem pewien, że wstroiłem się tam, gdzie powinienem. Na co dzień nie używam oscyloskopu do ocenienia częstotliwości, a co używam, to może pokażę Wam w kolejnym z odcinków. Myślę, że pokażę Wam niedługo też fajny generator rosyjski, który już jakiś czas temu sobie kupiłem, właśnie też do przestrajania odbiorników. W tej chwili trochę leży zapomniany. Generator wobulator K937 już Wam pokazywałem. Te przyrządy myślę, że też już doskonale znacie z moich filmów. A jeszcze gdzieś tam wyciągnę z zapomnienia rosyjski generator, który też podobnie jak K937 bardzo fajnie sprawdza się przy przestrajaniu odbiorników. I może nakręcimy kolejny odcinek, a później myślę, że jeszcze w jednym z odcinków pokażę dla tych, którzy nie mają ani oscyloskopu, ani takiego miernika częstotliwości na zasadzie jakiegoś tam kitu za jakieś tam rozsądne pieniądze, pokażę, jaką inną metodą można jeszcze taką w sumie dosyć tanią sprawdzić, czy jesteśmy dobrze wstrojeni w częstotliwość heterodyny, czy nie, więc zachęcam do oglądania i na razie pozdrawiam wszystkich. Do następnego.